Z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach mieli podejrzenia, że na terenie jednej z posesji w powiecie kieleckim znajdują się samochody, które mogą pochodzić z kradzieży. Ich podejrzenia potwierdziły się. Na początku tygodnia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 29 lat. Na terenie zajmowanej przez nich posesji funkcjonariusze zabezpieczyli cztery samochody osobowe i jeden dostawczy. Z ustaleń policjantów wynika, że jeden z zabezpieczonych pojazdów, Audi A3, skradzione zostało kilka dni wcześniej z terenu Niemiec. Ponadto policjanci przy współpracy z kolegami z Niemiec ustalili, że z terenu Komisu, gdzie zaparkowane było Audi A3, skradziono jeszcze dwa inne pojazdy tej samej marki. Kieleccy policjanci odnaleźli jeden z nich. Audi A4 stało na parkingu osiedlowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dalsze ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 33-letniego mieszkańca powiatu starachowickiego. Mężczyzna podejrzany jest o kradzież odzyskanych samochodów Audi. Podczas przeszukania jego posesji policjanci zabezpieczyli m.in. elementy wyposażenia różnych pojazdów oraz kluczyki do samochodów różnych marek. Dwóch mieszkańców powiatu kieleckiego wczoraj usłyszało zarzut paserstwa. Wobec 22-latka zastosowano dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Wobec 29-latka poręczenie majątkowe. Dzisiaj 33-latek z powiatu starachowickiego usłyszał zarzut dokonania kradzieży dwóch samochodów osobowych. Wobec niego zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. To nie koniec pracy świętokrzyskich policjantów. Teraz będą oni ustalać, kto mógł jeszcze brać udział w przestępczym procederze. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego też niewykluczone są dalsze zatrzymania.